Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką trójwymiarową chustę na szydełku gniazda słowika. Jest ona wyjątkowo efektowna, tutaj w kolorach zieleni, ale pokażę Wam również, jak wygląda w bieli. Myślę, że w tym kolorze pięknie mogłaby zastąpić bolerko do sukni ślubnej, ale będzie pasowała też do każdej jesiennej, zimowej stylizacji. Zobaczcie, jak pięknie się te gniazdka układają, a w środku siedzą malutkie słowiki. No to co? Zaczynamy! Cześć! W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak zrobić wzór gniazda słowika na szydełku. Będę robiła chustę trójkątną, a wzór jest trójwymiarowy. Taki 3D. Chusta wykończona będzie przepięknym warkoczem. Tutaj widać go dobrze. Pokażę Wam krok po kroku, jak zrobić taki wzór. Wbrew pozorom jest on naprawdę bardzo prosty. Myślę, że możemy użyć taką chustę białą jak ta do sukni ślubnej. Będzie wyglądała po prostu cudownie i zjawiskowo. Na pewno będzie tańszym rozwiązaniem niż kupno gotowego bolerka. Może być to chusta na co dzień. Będzie pasowała praktycznie do każdej stylizacji i przyciągnie wzrok. Myślę, że każdego przechodnia. Jest to unikalny wzór. Mnie zachwycił i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak go zrobić. Myślę, że możemy przejść do dzieła. Pokażę Wam, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Będę pracowała na włóczce Yarn Artu Flowers, 55% bawełny i 45% poliakry. Jest on delikatniejszy od akrylu i do chusty myślę, że bardzo przyjemny. 250 gram, 1000 metrów. Mamy tutaj kilometr włóczki. Pokażę Wam, jaka wielkość chusty z niej wyjdzie. Jest ona oczywiście w takich leśnych, miłych kolorach. Myślę, że startujemy. Ja włożę sobie moją włóczkę do takiego koszyka, który robiłam na jednym z poprzednich filmów, żeby mi się nie plątała. Pokażę Wam, jak wygląda on. W tym momencie. Teraz nic mi się tutaj nie zaplącze i mogę sobie swobodnie przenosić, a nitka cały czas pozostaje nienaruszona. Właśnie tak. Oprócz włóczki będziemy potrzebowali jeszcze szydełka. Ja użyję szydełka 3 mm oraz nożyczki. Koszyczek postawię sobie na ziemi, bo tak będzie mi najwygodniej. Wyjmę tutaj start. Jakoś ściągam i zaczynam od pętelki początkowej. Przekładam pod palcem i wyciągam pętelkę. Pokażę Wam jeszcze raz, jak robię dokładnie pętelkę początkową. Przekładam pod palcem wskazującym, chwytam środkowym, przekładam szydełko i już mam pętelkę. Jeżeli Wam się to nie uda, można zrobić zwykły pęczek. Robimy 8 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zamykamy oczkiem ścisłym. Wbijamy się tutaj to pierwsze oczko i zamykamy oczkiem ścisłym. Teraz tak, tą nitkę spróbujemy sobie tutaj od razu wrobić. Wyciągamy sobie taki kawałek mniej więcej centymetra. Zależy, jakie duże pufki chcecie w warkoczu. Na początek znajdujemy się tutaj na dole chusty. Chusta będzie rosła nam od dołu, co sprawi, że kolory będą się rozkładały równo. Będzie wyglądała naprawdę zjawiskowo. Jesteśmy teraz w tym momencie. Wyciągamy sobie kawałeczek. Robimy narzut. Narzutów będzie 5 i przekładamy przez środek chusty, by zrobić pierwszą pufkę. 5 razy. 1, teraz jest 2, 3, 4 i
5. Jak już mamy 5 narzutów, układamy sobie je ładnie na szydełku i przez wszystkie przekładamy nić. Zamykamy oczkiem i robimy 2 oczka łańcuszka. Oczka łańcuszka będą nam rozdzielały te części warkocza. 1, 2, zaraz Wam pokażę w którym momencie. Tutaj każde takie 2 półki będą rozdzielały 2 oczka łańcuszka. I robimy kolejną półkę. Robimy 5 narzutów, też takich wydłużonych. 1, 2, 3, 4, 5. Naciągamy sobie na taką wysokość, na jaką chcemy mieć warkocz. Przekładamy przez wszystkie. Robimy oczko ścisłe i w tym momencie zamykamy oczkiem. Tak? Myślę, że widać to bardzo wyraźnie. I robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Teraz myślę, że odetniemy sobie tutaj tą niteczkę, którą wrobiliśmy, żeby nam już nie przeszkadzała. Ona ładnie schowa się tutaj w półce. A my robimy 5 narzutów do kolejnej części warkocza. 1, takich wydłużonych. 2, 3, 4 i 5. Przez wszystkie przekładamy nić. Robimy tutaj oczko ścisłe. Robimy kolejne oczko ścisłe. Widzicie, jak to się pięknie układa? Tutaj możemy upchnąć tą niteczkę. Później ładnie schowamy. O! I robimy 2 oczka łańcuszka, które będą rozdzielały 2 części warkocza. I robimy znowu 5 narzutów. 1, 2, 3, 4. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 narzutów wydłużonych. Przez wszystkie przekładamy nić. Oczko ścisłe. Oczko ścisłe. Tak? Mamy jedną stronę warkocza, drugą stronę warkocza i 3 oczka łańcuszka. Robimy jedno oczko łańcuszka na wysokość. Odwracamy naszą robótkę. Zaczepiamy się tutaj pomiędzy tymi dwoma częściami warkocza oczkiem ścisłym i wyciągamy je troszeczkę do góry na taką samą długość, na jaką wyciągaliśmy nasze narzuty. I robimy znowu 5 narzutów. 1, 2, 3, 4 i 5. Przez wszystkie przekładamy łuczkę, zamykamy oczkiem ścisłym i robimy 2 oczka łańcuszka. Robimy kolejną część z warkocza. 1, 2, 3, 4, 5, 5 narzutów, przekładamy przez wszystkie, robimy oczko ścisłe i oczko ścisłe. W tym momencie zaczyna nam już pięknie rosnąć tutaj ten warkocz. Pokażę na gotowym przykładzie. Jesteśmy dokładnie w tym momencie, gdzie on zaczyna wyrastać. Teraz zaczniemy robić wzór, czyli pierwsze gniazdko naszego słowika. I robimy tak. Robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I teraz uwaga. Będziemy robili słupki, ale takie długie. Pokażę Wam, jak będą wyglądały. Narzut, tak jak w normalnym słupku, przekładamy pod tym
łańcuszkiem składającym się z trzech oczek nabieramy. Mamy tak jak w zwykłym słupku. I normalny słupek przerobilibyśmy przez 2 i potem przez 1. Ja Wam pokażę, jak byśmy zrobili normalny słupek. I takiego nie będziemy robić, tylko zrobimy długie słupki. Czyli robimy narzut, tak samo, przekładamy, wyciągamy tą nitkę i widzicie, mamy to samo, co do normalnego słupka, ale robimy tak zwany długi słupek, czyli przekładamy przez pierwsze, 1, przez 2 i przez 3. Na długich słupkach będą 3 ruchy. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i robimy długi słupek w tym samym miejscu. Tutaj jesteśmy cały czas na tych 3 oczkach łańcuszka. Tutaj. I robimy długi słupek. Przekładamy, łapiemy i robimy 1, robimy 2 i robimy 3. 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3. Ten początek jest trochę inny niż później. Później będą po prostu powtarzały się już 2 rzędy, które Wam pokażę, jak robić. Na spokojnie wszystko ogarniemy. I teraz, jak zrobiliśmy te 3 oczka łańcuszka, robimy część warkocza. Musimy wbić się tutaj pod ten łańcuszek z 2 oczek i zrobić 5 narzutów. 1, takich wydłużonych. 2, 3, 4, 5. Przekładamy przez wszystkie pod spodem. Zamykamy tutaj oczkiem ścisłym. Robimy oczko ścisłe. 2 oczka łańcuszka. To będzie się powtarzało przez całą chustę w warkoczu. 2 oczka łańcuszka będą rozdzielały 2 części warkocza składające się z 5 narzutów. I robimy 5 narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładamy przez wszystkie, przez to oczko ścisłe i oczko ścisłe. W tym momencie zaczyna nam już rosnąć wzór. Tutaj cały czas mnie denerwuje ta nitka, którą muszę po prostu uciąć. O! Od razu zacznie to wszystko estetycznie wyglądać. Dobra. I teraz tak. W tym momencie zrobiliśmy bazę pod gniazdo naszego słowika. Robimy oczko na wysokość, odwracamy robotkę i pomiędzy te 2 części warkocza robimy oczko ścisłe. 5 wydłużonych narzutów. 1, 2, 3, 4 i 5. Przeciągamy przez wszystkie, robimy oczko ścisłe i 2 oczka łańcuszka. Znowu 5 narzutów. 1, 2, 3, 4 i 5. Przeciągamy teraz przez wszystkie. Zamykamy oczkiem ścisłym i robimy oczko ścisłe. Teraz robimy tak. Tutaj ładnie wszystko widać. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Narzut. I teraz uwaga. Gdzie będziemy się wbijać? Będziemy robić długie słupki, takie same jak te tutaj, ale będziemy je robić oparte o ten długi słupek i zrobimy ich 5
A później przechylę sobie robótkę i zrobię kolejne 5 długich słupków na tym słupku. Na tym słupku 5 i na tym słupku 5, żeby uformować takie gniazdko. O, właśnie takie coś. Teraz zobaczycie w praktyce. Najtrudniej jest zaskoczyć. Narzut przekładam sobie tutaj pod tym długim słupkiem. Przekładam nitkę dołem i robię te długie słupki. 1, 2, 3. Tak? Złapałam za ten słupek. Robię kolejny narzut i przekładam i robię 5 takich długich słupków na tym słupku. To jest mój drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. Tak? Zrobiłam 5. Teraz pokażę Wam, jak one się układają. W tym momencie mam 5 słupków zrobionych z tej strony. O. Teraz zrobię 5, nie przedzielając żadnymi oczkami łańcuszka niczym. Po prostu ciąg dalszy tych słupków będę prowadziła po tym słupku. Ja sobie w tym momencie robótkę odwracam, już nawet jak będzie bardzo duża, robię narzut, wbijam się tutaj pod ten słupek, zabieram sobie nić i robię długie słupki. 1, 2, 3. Przesunę go trochę niżej. O, żeby tu mi się zmieściło 5. I robię 5 takich. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ważne, żeby się nie zapomnieć i nie robić zwykłych słupków, tylko te dłuższe właśnie. Już mamy 4 i jeszcze 5 w tym samym miejscu. 1, 2, 3. Dobrze. Teraz tak, już nam tutaj ładnie rośnie pierwsze gniazdko. Robimy 3 oczka łańcuszka. I narzut wbijamy się teraz pomiędzy te dwie części warkocza. Tutaj sobie po prostu przeskakujemy. Nabieramy nitkę. I robimy 5 dużych narzutów. 2, 3, 4 i 5. Przekładamy pod wszystkimi. Zamykamy oczkiem ścisłym. Robimy znowu oczko ścisłe. 2 oczka łańcuszka i 5 dużych narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładam pod wszystkimi, zamykam oczkiem ścisłym, robię znowu oczko ścisłe i oczko na wysokość. Już pomału zaczyna nam się formować wzór. Teraz pokażę Wam, jak zrobić słowiki, bo mamy już gniazdo. Odwracamy robótkę, zaczepiamy się oczkiem ścisłym pod tym łańcuszkiem złożonym z dwóch. Robimy 5 dużych narzutów. 1, 2, 3, 4 i 5. Przekładamy pod wszystkimi oczko ścisłe, 2 oczka łańcuszka. To się będzie powtarzało cały czas i 5 dużych narzutów. 1, 2, 3. Pięć. Przekładam pod wszystkimi. Zamykam oczkiem ścisłym. I teraz uwaga. Mamy chustę trójwymiarową.
Dlatego będziemy pracowali na dwóch płaszczyznach. A konkretnie na tej zewnętrznej, o tutaj będzie ładnie to wszystko widać, na tej zewnętrznej i na tej wewnętrznej. Teraz w tej części, gdzie są słowiki, musimy poruszać się i po tej stronie zewnętrznej i po tej wewnętrznej. Pokażę Wam jak. Robimy trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Teraz długi słupek w ten rząd oczek przy gniazdku. Robimy długi słupek. 1, 2, 3. Trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Kolejny długi słupek w tym samym miejscu. 1, 2, 3. I trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. W tym momencie powstaje nam nowa baza do nowego gniazdka. A w tym momencie zrobimy samego słowika. Robimy narzut i wbijamy się pod ten rząd trzech oczek łańcuszka w gniazdku, w środku. Widzicie? Tutaj. Dokładnie pod to. Robimy, uwaga, nie 5, a 8 narzutów. Możecie zrobić 5, jeżeli zależy Wam na tym, żeby chusta urosła większa. Jest to wzór włóczkożerny, robimy dużo pufków, dlatego niektórym nie będzie pasowało to, że bardzo dużo włóczki zużywają na każdą pufkę. Ja lubię duże słowiki. Tutaj robiłam z 8 i zobaczcie, nie jest on aż tak dużo większy od tych pufków z 5 narzutów. Mi się podobają duże słowiki, a Wy zrobicie jak będziecie chcieli. Więc robimy 8 narzutów. 1 dużych, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, mamy 8 narzutów. Przez wszystkie przekładamy nitkę. Tak, włóczkę, a mykamy oczkiem ścisłym. Do góry robimy oczko ścisłe, tak? I powtarzamy. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Długi słupek pod ten rząd 3 oczek łańcuszka z przodu. Narzut. Robimy długi słupek. I kolejną bazę pod kolejne gniazdko. 1, 2, 3 oczka łańcuszka po długim słupku. Kolejny długi słupek w tym samym miejscu. 1, 2, 3. Widzicie? Robię znowu 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I 5 narzutów z warkocza. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładam pod wszystkimi. Zamykam oczkiem ścisłym. Robię tutaj do góry oczko ścisłe. 2 oczka łańcuszka. 1, 2, 5 narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładam pod wszystkimi. Zamykam oczkiem ścisłym. Zamykam oczkiem ścisłym. Tak? I już nam się zaczyna formować wzór. Teraz robię 5. Zamykam tutaj oczko, jedno oczko na wysokość. Wkładam szydełko pomiędzy dwie części warkocza. Robię oczko ścisłe,
wydłużone 5 narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Pod wszystkimi przekładam. Robię oczko ścisłe i dwa oczka łańcuszka rozdzielające części warkocza. 5 narzutów, 1 tych wydłużonych, 2, 3, 4, 5 i przekładam pod wszystkimi, zamykam i oczko ścisłe. Co teraz? Teraz będziemy znowu robić gniazdka. Robimy 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3. Tak naprawdę teraz będą powtarzały się dwa rzędy do końca chusty, do takiej wielkości, jaką chcecie osiągnąć. Cały czas te same. Robimy po prostu gniazdka. Tą literkę V, która tutaj się utworzyła, będziemy robić 5 długich słupków, potem tutaj 5 długich słupków i rozdzielać je będziemy 3 oczkami łańcuszka. Mamy już 3 oczka łańcuszka i robimy 5 słupków długich tutaj pod tym długim słupkiem. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Odwracam sobie troszeczkę tą chustę. I na tym słupku z literki V robię kolejne 5 długich słupków. 1, 2, 3, 4, 5. Rozdzielam takie dwa gniazdka 3 oczkami łańcuszka. 1, 2, 3. I w kolejną literkę V robię to samo co przed chwilą. 5 długich słupków na jednej stronie, 5 na drugiej. Narzut przekładam tutaj pod tym słupkiem, nabieram i robię 5 długich słupków. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. I 5. Wszystkie pod ten słupek z literki V. Przechylamy sobie robótkę i pod ten drugi długi słupek robimy kolejne 5 takich długich słupeczków. 1, 2, 3, 4 i 5. Tak? Robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Już tradycyjnie wbijamy się pomiędzy dwie części warkocza 5 długimi narzutami. 1, 2, 3,
4, 5, pod wszystkimi zamykamy oczkiem ścisłym. Oczko ścisłe tutaj do góry, 2 oczka łańcuszka i 5 długich narzutów w to samo miejsce. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładam pod wszystkimi, zamykam tutaj z łańcuszkiem i oczko ścisłe. Jedno oczko na wysokość, odwracamy robótkę i robimy oczko ścisłe w środku i 5 długich narzutów. 1, 2, 3, 3 powtórzę, 3, 4, 5. Zamykamy. Oczkiem ścisłym robimy 2 oczka łańcuszka, 1, 2 i kolejne 5 długich narzutów. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Przekładam pod wszystkimi, zamykam oczkiem ścisłym i zamykam oczkiem. I teraz rządzę słowikami. Pokażę Wam, jak to się układa. Właśnie tak. Tutaj już pięknie gniazdka zaczynają nam rosnąć. Tutaj siedzą słowiki. I teraz pokażę Wam, jak będziemy robili ten rząd ze słowikami. Robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I znajdujemy się teraz tutaj. Nad tymi rzędami z przodu. Będziemy robić nowe bazy pod nowe gniazdka, a przy okazji słowiki tutaj pomiędzy. Dlatego tu robimy długi słupek po tych 3 oczkach łańcuszka. W tym miejscu tu zaczepiamy długi słupek. Nabieramy 1, 2, 3. Robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Robimy znowu długi słupek w tym samym miejscu. 1, 2, 3. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I 8 narzutów tutaj na te 3 oczka łańcuszka w gniazdku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przekładamy pod wszystkimi. Teraz tutaj ciach, oczko ścisłe, tak, i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Szukamy 3 oczek łańcuszka rozdzielających gniazdka i tutaj robimy długi słupek. 1, 2, 3. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Formujemy znowu bazę pod gniazdo. I długi słupek. 1, 2, 3. Robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I kolejnego słowika. Dokładnie w tym miejscu. Tu w środku. W gniazdku. Czyli jakby tutaj z tyłu, tak? Mam nadzieję, że to dobrze widać. Robimy 8 narzutów. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Przeciągamy przez wszystkie. Potem tutaj przekładamy pod tym oczkiem łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym tutaj do góry. I robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I robimy jeszcze jedną bazę na tych 3 oczkach łańcuszka, które są tutaj najbliżej warkocza. Tutaj dokładnie, w tym miejscu. Robimy długi słupek. Jeden, dwa, trzy. 3 oczka łańcuszka. I w tym samym miejscu długi słupek. Jeden, dwa, trzy. I 3 oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Teraz robimy 5 dużych narzutów tutaj pomiędzy te 2 części warkocza. Jeden, dwa, trzy, 4, 5, przekładam pod wszystkimi, tutaj też pod tym oczkiem z tego łańcuszka, zamykamy oczkiem ścisłym, tak? Robimy 2 oczka łańcuszka i 5 długich narzutów. 1, 2, 3, 4, 5, przekładam pod wszystkimi, pod tym oczkiem i oczko zamykam. Bardzo ładnie. Teraz tak, robimy oczko na wysokość, odwracamy i patrzymy, jak nam się pięknie już tutaj wszystko formuje. Tutaj już ładnie widzimy, jak nam rosną pięknie gniazdka. Tutaj siedzą sobie już 3 słowiki. I będziemy teraz robić rząd z łukami, z tymi gniazdkami na bazach, które zrobiliśmy. Na każdej takiej bazie będziemy robić po 5 długich słupków. Wszystko będzie rozdzielane 3 oczkami łańcuszka, czyli robimy warkocz. 3 oczka łańcuszka, którymi odbijamy się od warkocza, żeby robótka była taka elastyczna. Ładnie to wygląda już na gotowym. Tutaj jest grubsza włóczka. O, ona jest potem ta chusta taka mięsista. Przez ten wzór trójwymiarowy będzie taka bardzo miła w dotyku. I tak, jak mówiłam, robimy 5 długich słupków. 5 długich słupków nierozdzielonych niczym. 3 oczka łańcuszka, które rozdzielą taki łuk, czyli to gniazdko. Znowu zrobimy 5 długich słupków, 5 długich słupków, 3 oczka łańcuszka, znowu 5 długich słupków, 5 długich słupków, 3 oczka łańcuszka i warkocz. To jest rząd z gniazdkami. Zrobię go z Wami całego. Robię 5 długich, zaczepiam tutaj sobie pod oczkiem ścisłym. Robię 5 długich narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładam pod wszystkim, zamykam oczkiem ścisłym, 2 oczka łańcuszka i 5 długich narzutów. 1, 2, 3, 4. 5. Przekładamy oczko i oczko ścisłe. Pozwolę sobie tutaj tylko taką uwagę moją z doświadczeniem z włóczkami dodać, że dużo lepiej pracuje się z tym wzorem na włóczkach skręcanych. Te włóczki nieskręcane, typu kokonki, one bardzo trudno się robi tutaj te pufy. Haczą się, nitki się rozdzielają. Mi osobiście
Łatwiej pracuje się na skręcanych włóczkach do tego typu wzoru trójwymiarowego. I teraz tak, robimy 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, narzut i 5 długich słupków tutaj, pod ten długi słupek, tak? Pod ten z literki V. 5. 1, 2, 3, wszystkie pod ten 1, 4, 5. Odwracamy sobie trochę chustę i pracujemy na tym długim słupku. Tutaj robimy 5 długich słupków. 1, 2, 3 i 5. I teraz po zrobieniu takiego gniazdka rozdzielamy je 3 oczkami łańcuszka, 3 oczka i od razu wypełniamy kolejny taki długi słupek 5 długimi słupkami tu pod spód, 5 obok siebie długich słupków. Robimy kolejne gniazdko. Tak wygląda ten rząd z gniazdkami. On będzie się powtarzał zawsze tak samo. Trzy. Cztery. I 5. Odwracamy trochę i zaczepiamy pod ten długi słupek kolejne 5. Jeden, dwa, trzy, cztery. I 5. Robimy 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i znowu idziemy do naszego kolejnego miejsca, gdzie jest baza pod gniazdko i robimy 5 długich słupków. Wzór jest tak naprawdę bardzo prosty, bardzo powtarzalny, to są tylko 2 powtarzające się rzędy. A chusta, jak widzicie, wychodzi naprawdę bardzo piękna. Trzy. Cztery. I 5. Odwracamy troszeczkę. I kolejne 5 tutaj na tym długim słupku. Jeden, dwa, trzy, cztery. I 5. Robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I przechodzimy do warkocza. Tutaj wczepiamy się
pomiędzy te dwie części i robimy 5 dużych narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładamy pod wszystkimi. Tutaj pod tym oczkiem. Robimy oczko ścisłe. 2 oczka łańcuszka. 1, 2, 5 dużych narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładamy pod wszystkimi, łącznie z tym oczkiem. Robimy oczko ścisłe, oczko na wysokość. Odwracamy robótkę. Zaczepiamy się tutaj oczkiem ścisłym pod spodem. I robimy 5 długich narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładamy pod wszystkimi oczko ścisłe. 2 oczka, łańcuszka i kolejne 5 dużych narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładamy pod wszystkimi. Tym oczkiem również oczko ścisłe. I teraz tak, to był rząd z gniazdkami, to teraz rząd ze słowikami i z bazami pod kolejne gniazdka. Czyli na tych, a może tak będzie najlepiej widać, na tych rzędach oczek łańcuszka będziemy robić bazy, a tu w środek gniazdek będziemy sadzić ptaszki. Będziemy tutaj je po prostu usadawiać. A więc robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Robimy długi słupek tutaj. 1, 2, 3. Rozdzielamy trzema oczkami łańcuszka, żeby zrobić drugi długi słupek tutaj, w tym samym miejscu. Raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I robimy tutaj tego naszego słowika w środku, w gniazdku 8 narzutów. Pod ten rząd oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przekładam pod wszystkimi, również pod tym oczkiem z oczka trzech oczek łańcuszka. Zamykam oczkiem ścisłym do góry i robię 3 oczka łańcuszka. 2, 3. Te 3 oczka łańcuszka to jest taki bardzo tutaj częsty ruch. I teraz będziemy robić nową bazę pod kolejne gniazdko. W tym momencie chusta rośnie nam w górę. Znajdujemy się pomiędzy tymi dwoma, na tym rzędzie oczek łańcuszka, które łączyły gniazdka. I robimy długi słupek. 1, 2, 3, 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i długi słupek. 1, 2, 3. Robimy znowu 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i słowika tutaj w tym miejscu w środku. Na tych trzech oczkach robimy 8 narzutów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przekładamy pod wszystkimi, jak również pod tym oczkiem. Zamykamy oczkiem ścisłym i robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Znowu wskakujemy na te 3 oczka z przodu.
I robimy długi słupek. Jeden, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka i w tym samym miejscu długi słupek. Jeden, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I wskakujemy znowu do środka. Osiem narzutów. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Przeciągam pod wszystkimi, jak również pod tym oczkiem. Zamykam oczkiem ścisłym i robię trzy oczka łańcuszka. Dwa, trzy. Na tym ostatnim rzędzie trzech oczek łańcuszka, który prowadzi nas już do warkocza, również robię bazę pod nowe gniazdko. Narzut, długi słupek. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy oczka łańcuszka i kolejny długi słupek. Jeden, dwa, trzy. Robimy znowu trzy oczka łańcuszka. Dwa, trzy i pięć długich narzutów tutaj w środek, pomiędzy dwie części warkocza, w tym miejscu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Układam sobie tutaj ładnie, przekładam pod wszystkimi, tu pod tym oczkiem, z którego wyszłam. Zamykam oczkiem ścisłym, robię dwa oczka łańcuszka i kolejne pięć długich narzutów. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Przekładam pod wszystkimi, tutaj pod tym oczko ścisłe, oczko na wysokość, odwracam robótkę. I tak to się wszystko układa. W tym momencie mamy już trzeci rząd gniazdek i trzy rzędy ptaszków. Jeszcze zrobię z Wami cały rząd gniazdek, cały rząd ptaszków i po tym pokażę Wam, co dalej. Zaczepiam oczkiem ścisłym. I pięć długich narzutów. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeciągam, zaciskam oczko ścisłe, robię dwa oczka łańcuszka. I pięć długich narzutów. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, przekładam pod wszystkimi, zamykam tutaj, oczko ścisłe. I teraz tak, 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, od nich zawsze startujemy. I na tych literkach V będziemy robić, tak jak wcześniej, po 5 słupków tych długich. 1, dwa, trzy, cztery, pięć, na tym długim słupku robię kolejne pięć.
każde gniazdko rozdzielamy zawsze trzema oczkami łańcuszka, żeby później móc na nim zaczepiać nowe bazy pod nowe gniazdka. Dlatego robię teraz właśnie to miejsce. 1, 2, 3. I pod ten tutaj, pod tą literkę V, pod ten długi słupek robię znowu 5 długich słupków. Odwracamy i na tym długim słupku robimy jeszcze 5. Rozdzielam trzema oczkami łańcuszka, 2, 3 i wskakuję na kolejny taki tutaj słupek takim samym słupkiem, tym długim. 1, 2, 3 i robię ich 5. Przechylamy robótkę na tym słupku. Kolejne 5. Trzy oczka łańcuszka, 1, 2, 3 rozdzielające gniazdka i na kolejnej bazie robimy to samo. 5 długich słupków, 2, 3 1, 2, 3 piąty w tym samym miejscu. Kolejne 5 słupków. Na tym słupku 1, 2, 3 trzy oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i robimy 5 długich narzutów w środek warkocza. 1, 2, 3, 4, 5 przez wszystkie zamykamy tutaj razem z tym i oczkiem ścisłym. 2 oczka łańcuszka. Tutaj się nic nie będzie zmieniało do samego końca. 5 długich narzutów. 1, 2, 3, 4, 5. Przekładamy przez wszystkie razem z tym. I zamykamy oczkiem ścisłym. Oczko na wysokość,
odwracamy, robimy oczko ścisłe tutaj w środek i 5 długich narzutów. 1, 2, 2 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 przez wszystkie. Zamykamy oczkiem ścisłym i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Teraz robimy bazy pod kolejne gniazdka i słowiki. Czyli narzut, długi słupek pod ten rząd, 3 oczek łańcuszka, 2, 3, rozdzielamy 3 oczkami łańcuszka, kolejny długi słupek w tym samym miejscu, 1, 2, 3, 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i słowik. 8 narzutów tutaj w środek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przeciągam przez wszystko i robię oczko ścisłe. Robię 3 oczka łańcuszka. Tutaj, w tym przód. Pomiędzy gniazdkami. Długi słupek. 1, 2, 3. 3 oczka łańcuszka. I długi słupek. Tutaj rosną nam bazy pod kolejne gniazdka. I 3 oczka łańcuszka, które prowadzą nas do tego ptaszka, który będzie sobie siedział tu, czyli 8 narzutów. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Przekładam pod wszystkim, łącznie z tym oczkiem z rzędu 3 oczek łańcuszka i robię oczko ścisłe. 3 oczka. Robię nową bazę, czyli długi słupek tu pod ten rząd 3 oczek łańcuszka z przodu. 3 oczka łańcuszka. Długi słupek w tym samym miejscu. Trzy oczka łańcuszka. I słowik. Narzut i takich 8 w tym miejscu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przekładamy przez wszystko. Robię 3 oczka łańcuszka. Dwa, trzy. Długi słupek tutaj w 3 oczka łańcuszka, które łączą nam gniazdka. Tak, z przodu te 3 oczka łańcuszka. W tym samym miejscu jeszcze jeden długi słupek. Trzy oczka łańcuszka. Robimy słowika tutaj, na tych 3 oczkach łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przekładam pod wszystkim, łącznie tutaj z tą nitką. Zamykam oczkiem ścisłym. I robię 3 oczka łańcuszka.
Jeden, dwa, trzy. I robię ostatnią bazę pod gniazdko, tutaj w ten rząd. Trzechoczek łańcuszka, długi słupek. Trzy oczka łańcuszka. I długi słupek. Jeden, dwa, trzy. Teraz robię trzy oczka łańcuszka. I pięć narzutów tu w środek, pomiędzy dwie części warkocza. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Przekładam przez wszystko, łącznie z tym oczkiem, z którego tutaj wyszliśmy. Robię oczko ścisłe, dwa oczka łańcuszka i pięć narzutów w tym samym miejscu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Przekładam pod wszystkimi, łącznie z tą nitką. Oczko ścisłe, oczko na wysokość, odwracamy robótkę i tak dalej. Teraz pokażę Wam, jak to się wszystko układa. Tutaj już mamy gniazdka, mamy słowiki w środku. Myślę, że każdy już w tym momencie załapał, jak robimy te dwa rzędy. Ja jeszcze raz wytłumaczę, a później spotkam się z Wami, jak już mi chusta urośnie i wytłumaczę, jak zakończyć, żeby tutaj ładnie to wyglądało, żeby nie było takich cieniutkich tych niteczek na końcu chusty, tylko żeby ona była taka cała, mięsista. A więc tak, będziemy robili. Zawsze zaczynamy od warkocza, czyli 5 długich narzutów przedzielonych dwoma oczkami łańcuszka, 5 długich narzutów. Warkocz rośnie nam razem z robótką. Tutaj nic nie dokańczamy, już nie obrabiamy na końcu. Obrobienie rośnie nam razem z chustą. Startujemy zawsze od trzech oczek łańcuszka po warkoczu i tutaj robimy po 5 słupków długich. Na tych długich słupkach nie przedzielamy ich niczym, ale te w sumie 10 długich słupków zawsze rozdzielamy trzema oczkami łańcuszka, które później będą bazą pod kolejne gniazdko. Tak wygląda rząd z gniazdkami, czyli 5 długich słupków, 5 długich słupków, 3 oczka łańcuszka. Zaczepiamy o te dwa długie słupki. Na końcu robimy już klasycznie warkocz. Rząd ze słowikami wygląda tak, że robimy 3 oczka łańcuszka na początku i on się zaczyna tutaj. Robimy tą bazę pod kolejne gniazdko, czyli na naszym trójwymiarze zaczepiamy się o te trzy oczka łańcuszka pomiędzy gniazdkami. Robimy długi słupek, trzy oczka łańcuszka, długi słupek, znowu trzy oczka łańcuszka. Wrzucamy ptaszka do gniazdka. Na te trzy oczka łańcuszka, które są w środku w gniazdku, robimy 8 narzutów. Zamykamy oczkiem ścisłym i znowu powtarzamy bazę pod gniazdko z długiego słupka, trzech oczek łańcuszka i długiego słupka. I tak powtarzamy do końca. Ja się z Wami spotykam, jak mi urośnie już trochę chusta. Wam życzę miłego szydełkowania. Do zobaczenia za chwilę. Jak widzicie, moja chusta już naprawdę bardzo urosła i robimy dalej tak samo jak do tej pory. 5 narzutów, 2, 3, 4, 5, zamykamy do góry oczkiem ścisłym, 2 oczka łańcuszka, 1, drugie, znowu 5 narzutów w tym samym miejscu. Robimy warkocz, 1,
Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Zamykamy oczkiem ścisłym. Robimy trzy oczka łańcuszka. I na tych długich słupkach z poprzedniego rzędu, które układają się w literkę V, robimy długie słupki po 5 na każdym. Czyli wbijamy się tutaj pod spód i robimy 5 długich słupków. 1, 2, 3, 4, 5. Przechylamy i na tym drugim długim słupku z literki V robimy kolejne 5 długich słupków na rzut. Przekładamy tutaj pod spodem i robimy 5 długich słupków. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz trzy oczka łańcuszka i kolejne gniazdko robimy na kolejnej literce V. Też 5 długich słupków, 5 długich słupków. Przedzielamy wszystko trzema oczkami łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Na drugim długim słupku z literki V robimy kolejne 5 długich słupków. 1, 2, 3, 4, 5. Trzy oczka łańcuszka. I tak do końca rzędu. Na wszystkich literkach V robimy gniazdka, przedzielamy trzema oczkami łańcuszka. I tak robimy przez cały rząd.
trzy oczka łańcuszka. I tutaj klasycznie zamykamy rząd warkoczem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć narzutów. Zamykamy oczkiem ścisłym tutaj przez wszystko. Oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa i pięć narzutów. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zamykamy też tą część warkocza. Tu przez wszystko. Oczko ścisłe, jedno oczko na wysokość. Odwracamy. Tutaj robimy oczko ścisłe. Pod spód. W środku. O, w tym miejscu. Długie pięć narzutów. Trzy. Cztery. Pięć. Zamykamy. Tak jak poprzednie. Jeden, dwa. Znowu pięć. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Przejeżdżam tutaj pod spodem. Pod wszystkim. Oczko ścisłe i trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. W tym rzędzie na tych trzech oczkach łańcuszka będziemy robić literki V, a tutaj w środku gniazdku sadzimy ptaszka. Czyli tak, długi słupek. Jeden, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Długi słupek. Jeden, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka. I osiem narzutów tutaj w środku, na tych trzech oczkach łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Przesuwamy pod wszystkim. Przez to ostatnie też. Zamykamy oczkiem ścisłym. Trzy oczka łańcuszka. Teraz tutaj na tych trzech oczkach łańcuszka łączących gniazdka robimy długi słupek, trzy oczka łańcuszka i długi słupek. Trzy oczka łańcuszka i znowu ptaszek w tym miejscu. Osiem narzutów. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Przez wszystko zamykamy oczkiem ścisłym. Jeden, dwa, trzy. I znowu. Tak jak poprzedni, długi słupek tutaj w tym. Trzy oczka łańcuszka z przodu. Jeden, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka. Dwa, trzy. Znowu długi słupek w tym samym miejscu. Jeden. Dwa. Trzy. Trzy oczka łańcuszka. I osiem narzutów jako ptaszek. Tak robimy do końca rzędu.
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeden, dwa, trzy. Teraz pokażę Wam, jak zakończyć robótkę, żeby był taki ładny, gruby brzeg, żeby nie było takie cieniutkie tutaj. Robimy jedno oczko na wysokość i w każdą przestrzeń będziemy robić po trzy półsłupki. Tylko w tą pierwszą tutaj dwa, ponieważ tu robiliśmy dwa oczka łańcuszka, więc w warkoczu robimy dwa półsłupki, jeden, dwa. Teraz tutaj nad motywem warkocza zrobimy jedno oczko łańcuszka. Na trzech oczkach łańcuszka robimy trzy półsłupki. Jeden, dwa, trzy. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka i na tych trzech oczkach łańcuszka w środku robię trzy półsłupki. Jeden, dwa, trzy. Teraz mi się to wszystko tak ładnie zepnie. Będzie taka falbanka. Robimy jedno oczko łańcuszka i na tej przestrzeni tutaj, tej, bliżej słowika robimy trzy półsłupki. Jeden, dwa, trzy. Nad słowikiem oczko łańcuszka i trzy półsłupki dalej za nim. Na następnych trzech oczkach łańcuszka. Dokładnie tak to wygląda. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka. Tutaj trzy półsłupki, jeden, dwa,
3, jedno oczko łańcuszka i znowu na tych przestrzeniach przy słowiku robimy po 3 półsłupki, a nad słowikiem oczko łańcuszka. 1, 2, 3, oczko łańcuszka i znowu 1, 2, 3. Teraz ten brzeg robi się taki grubszy, a przy okazji spina nam ładnie tą falbankę, która tutaj została, żeby to wszystko tak się nie rozjeżdżało. Robimy oczko łańcuszka i tutaj, gdzie powinien siedzieć słowik, robimy 3 półsłupki. 2, 3. Teraz oczko łańcuszka i po 3 półsłupki nad słowikiem. Przedzielony jednym oczkiem łańcuszka. 1, 2, 3. Jedno oczko łańcuszka. I 3 półsłupki. 1, 2, 3. Znowu jedno oczko łańcuszka i 3 półsłupki. 1, 2, 3. Generalnie nad każdym tym elementem, który jakiś rośnie, czy to będzie właśnie część gniazdka, czy sam słowik, dajemy oczko łańcuszka, a na tych 3 oczkach łańcuszka, które nam wszystko łączą i zespalają, podajemy po 3 półsłupki. Jeden, dwa, trzy, oczko łańcuszka. 1, 2, 3. Wygląda to od razu tak estetyczniej wykończone, niż jak tak wszystko lata luźno. Oczko łańcuszka. 1, 2, 3. Oczko łańcuszka. 1, 2, 3. Oczko. 1, 2, 3. I tak do końca rzędu.
Tutaj na końcu robimy też 3. 2. 3. Oczko łańcuszka. I łapiemy warkocz tu w środku. Robimy 2 wyjątkowo. Tak jak na początku. Półsłupki. I tutaj, ponieważ było jeszcze oczko łańcuszka na wysokość, wbijam się w ten pierwszy i zamykam oczkiem ścisłym. W tym momencie skończyłam. I na tym etapie ja zakończam już swoją chustę. Dzięki, że szydełkowaliście ze mną. Do następnego. Cześć!